Janek, Janek, jeden Janek. Tak. Nie mówimy tutaj o piramidzie głupich Janków, tylko mówimy o jednym Janku. Janek, Janek. On był wielokrotnie, proszę Państwa, w Rosji i nawet go tam w tej Rosji okradli. No ale to przecież nie musieli być ludzie prawosławni. Tam świadków Jehowy w Rosji nie ma. Dzieje takie. Janek Witek w Hiszpanii kilka tysięcy razy, we Francji kilka tysięcy razy, w Niemczech, we Włoszech. No i proszę Państwa, jak go spotykałam tak przez 10-15 lat w Warszawie, to chciał gdzieś wyjechać. Chciał gdzieś wyjechać, no i nic z tego. No bo nie miał funduszy, nie miał pieniędzy. I ciągle narzekał na tych Żydów, a oni właśnie wymyślili internet. W międzyczasie oczywiście, no bo powstały komórki, telefony, komórki, potem internet. I ten Janek Witek zawsze mówił, że walcz, Elżbieta, o to, żeby Żydowi mieszkania nie oddać. No bo tam, gdzie się on nie pojawi, to wszystko doprowadzi do ruiny i ucieka. I jego nie ma, tak zawsze wypowiadał się Jan Maciej Witek, który bardzo dużo ciekawych rzeczy objawił mi tutaj w internecie, to co w sumie wiedzieć powinniśmy. Bardzo kochał cerkiew prawosławną. Tutaj mamy cerkiew na Placu Saskim, która to cerkiew praktycznie już nie istnieje na Placu Saskim, bo została zburzona. A tutaj jest były pałac Staszica. To też była cerkiew tutaj. I święto Kopernika było teraz niedawno. Wszystko w naszym kanale El Mercedes proszę oglądać. Ninę Hagen pokazał mi Janek Witek w internecie. Bardzo dużo takich ciekawych rzeczy niemieckie. Piosenki, dużo na temat Hitlera, proszę Państwa. Kogo nienawidził Hitler? Nienawidził też ludzi dobrych. No a takimi dobrymi ludźmi, którzy by nikogo nie skrzywdzili, no to też byli i homoseksualiści wszelcy. Hitler nienawidził cyganów, Hitler nienawidził Żydów. I teraz lepiej, żeby te nauki zapadły w naszym sercu, żebyśmy wiedzieli, aby to się nigdy nie powtórzyło, prawda? No, mamy nowy kanał w internecie, proszę oglądać. Nowy kanał na YouTube El Hof Art. El Hof Art. El Hof Art. Zapraszamy serdecznie. Na YouTube bezpośrednio. Proszę Państwa, nasze kanały są edukacyjne. Nie o to chodzi, żeby kogoś pouczać, tylko że ponieważ nasza rodzina to, jak nie policyjna, to rodzina misjonarzy i że zawsze coś dajemy. Puszczaj chleb po wodzie, a do Ciebie wróci. Biblia mówi, zawsze coś dajemy. Jak Państwo myślicie, co? Dajemy Słowo Boże. Spotykam różnych ludzi, też wróżkę na Ochocie spotkałam, proszę Państwa, która za drugim razem nas już nie przyjęła, bo jeżeli by miała tutaj studiować z nami, to co by sąsiadki powiedziały już, nie mówiąc o tym, że gdyby miała zostać świadkiem Jehowy, ale ona była wróżką, powiedziała sąsiadką i duże pieniądze miała z tego wróżenia. Biblia zabrania wróżenia. Nie wolno wróżyć. Janek Witek nie rozumiał tego do końca, bo jak przychodziła Bernadetta, to on jej skarb. Ja mówię, czy ty wiesz, że to jest złe? I on następnym razem powiedział, że już nie ma ochoty jej. Nie ma sił w ogóle, tak udawał trochę, kręcił, że nie ma sił wróżyć. Nie ma sił. Jest to samo mieszkanie. Cały czas tu jesteśmy w stanie surowym, proszę Państwa, na Saskiej 42. Saska 44 to się uczył, proszę Państwa, Czesław Niemen, że Janek Witek tutaj się wprowadził do tego mieszkania i to mieszkanie jest w stanie surowym. Mamy tutaj różne kawałki, wernisaży, szafa gra. Tutaj jest wystawa Sybelberg on Wagna, gdzie pokazuje autor Hitlera ukrzyżowanego. Mamy reklamy, proszę Państwa, Czarnej Maski Pendereckiego. Teraz znowu była premiera. Drugi raz w Teatrze Wielkim. Czarna Maska była, bo jeszcze Satanowski była Czarna Maska. Teraz się poprawiło w Teatrze Wielkim na tych wernisażach, chociaż
mało gościnny wciąż, bo to jest Warszawa, maherowa Warszawa. Także tutaj Warszawa dziwi się, że jacyś przebierańcy w internecie są komentarze złośliwe na to wszystko. Z tej linii jeszcze mysie pochodzą, ale ta linia mysia obiecała, że oni się będą zmieniać. Że jacyś przebierańcy, że wrzeszczą. No ja myślę, że w ogóle najlepiej by było, żeby tych wszystkich, którzy są źli, obciążyć funduszami. Niech sobie płacą. Tak było, tak jest w różnych miastach, państwach cywilizowanych, proszę Państwa. I tutaj przestać się w Warszawie stroić w głupoty, tylko po prostu w Warszawie zacząć myśleć po ludzku. Jak się dogadywać z ludźmi, jak żyć w zgodzie z bratem, z żoną, bo tutaj są kłótnie ostatnio. Straszne rzeczy. Straszna rzecz, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Langström Extra, Cienie Blaski, Pałacu Staszica. Tutaj w Pałacu Staszica, bo to była kiedyś cerkiew, wystawę zorganizowano, jak spalono Jana Husa. Kto spalił Jana Husa? No, przecież nie ja. Jak kto spalił Jana Husa? Na półpiętrze przy wejściu, po lewej stronie, po prawej. Kto spalił Jana Husa? Bardzo ciekawa wystawa zorganizowana przez ambasadę czeską. A tutaj, proszę Państwa, pokazuje ilustracja, jak Warszawa jest niegościnna, moherowa Warszawa. Dla cerkwi teraz to się wszystko zmienia, ale wiecie Państwo, opcje pieniędzy, chcą pieniędzy.